Siema, z tej strony Arket i przedstawiam Wam mój progres w trybie World Tour. Tutaj wszystkie mapy praktycznie mam zrobione do końca, z wyjątkiem tych legend, bo tam trochę za wysokie poziomy składów są. I teraz pokażę Wam finał na mapie Francji. Wszystko powinno już działać. Przejdźmy do meczu. O, idealnie się nim przesunąłem, ale oczywiście muszę się trochę fokusować na tym skrzydle. Ja spróbuję jakąś kontrę zrobić. I Żurkowski jest już praktycznie sam na sam. Spróbujmy strzelić. I udało się. Spróbowałem i opłaciło się. No niestety, bot jakoś zbytnio inteligentny w tej grze nie jest, tylko potrafi zbiegać na skrzydło i czekać na jakieś randomowe dośrodkowanie. Ale najgorzej jest z tym botem, gdy jest jakiś randomowy na przykład rzut wolny. Wtedy nagle się odpala, cała drużyna dostaje wylewu i nagle wszyscy jakiś bonus do ustawiania się dostają do w drużynie przeciwnika. O nie, i tutaj jest problem. Dobra, już wyjaśnione. Daka, czy zdąży jeszcze? Pięknie zdążył. Już mamy remis. Już tylko jedna bramka i kończymy ten chapter. No, na odcinku nie jest łatwo. Aj, niestety przejęcie Maskiniosa. Wawru tam wszystko przyjmuje elegancko. Polecam go, wysoki obrońca. I też nawet dość szybki. I Duvan Zapata całe szczęście zdobywa w tej sytuacji bramkę. Tutaj widzę, akcja się toczy. Daka. 4. No już chyba mistrzostwo tej ligi francuskiej jest nasze. Jak widać. Oj, żółta kartka bez przesady. Nawet nie próbowałem go zbytnio sfaulować. Teraz niebezpieczeństwo. Zażegnany raczej. Tak jest. Czyż Gueye dość ciśnie. Gueye. Nie wiem, jak się to prawidłowo czyta, ale Żurkowski 5-2. Arket Team jest w bardzo dobrej formie. Myślę, że zagram jeszcze ostatnie spotkanie, bo dość odcinek jest krótki. To jest przedostatni odcinek serii FIFA Mobile 21, znaczy 20. 21 dopiero będzie seria, ale nie martwcie się, będzie jeszcze sporo kontentu na kanale. Kolejny mecz w evencie pre-season. Daka już akcję zaczyna. I kończy. Zdobyłem Dakę z eventu to prospekt. I mimo, że zgraniowo kompletnie nie pasuje, bo ja robiłem skład z ligi włoskiej, to co zawodnik ten wyczynia, to jest niesamowite po prostu. Mimo, że nie ma w ogóle zgrania, ani żadnej przynależności ligowej specjalnej, to strzela po prostu jak nienormalny. Teraz Nainggolan. Pięknie od słupeczka. Brameczka. Tutaj też coś bot próbuje. Oj, teraz mogę w sumie przy okazji pokazać Wam krótki poradnik.
jak włączyć sobie strzelanie manualne i podania, to będzie. O, tutaj jest ta opcja. Zamiast trybu Gestures Only, który jest domyślnie włączony, włączyć na wyłączone. Gestures Only jest tutaj taka opcja. Taki krótki poradnik pokazuje. To, co odznaczam, to jest istotne. Musi być wyłączone, żeby mieć możliwość strzałów manualnych. To wtedy nie wyłącza strzelanie przez swipy. I dalej wszystko można pokazywać zawodnikom, tylko dodaje po prostu dodatkową funkcję. Więc to jest bardzo przydatne. Używajcie tego, polecam, jeśli gracie w tę grę. No i my wracamy teraz do meczu. Daka wyprzedza obrońcę i to jest 4-1. A właśnie, dlaczego mam taki niski overall swojego zespołu? Bo niestety zrobiłem dość długą przerwę od FIFA Mobile. Tak z 4 miesiące nie grałem, więc mam trochę taki niżej oceniony skład, a tak to bym mógł mieć 120 overall nawet, gdybym coś tam robił w grze, ale no niestety nie udało się. Tam był jeszcze spalony. I koniec pierwszej połowy. Leci akcja, Żurkowski podaje do Daki. Daka oddaje piłkę do Duwana Zapaty. Jest blokada. A teraz, no niestety broni bramkarz. Nie miałem pomysłu zbytnio w tej akcji. Wawro. I gol. Tam niby faul był, ale taki bez kontroli trochę. Pellegrini zdążył do piłki. Chociaż nikt go jakoś specjalnie nie przeszkadzał mu w tym. Ale teraz mam akcję. No i Golan niestety obok. Niewiele brakło. O, tam trochę ciągnięty był Daka. Ale i tak strzelił bramkę. Tutaj akcja oczywiście skrzydłem bota. Żeby jakiegoś głupiego błędu teraz nie zrobić. Nie tym razem, Danilo zabiera piłkę. Daka przyjmuje. Oddaje Nainggolanowi, który w ładny sposób strzela bramkę. I to zaraz będzie koniec meczu. No. Dzięki bardzo za oglądanie. I chyba mnie serwer wywaliło. No nie no. Dobra, najwyżej dogram pomiędzy odcinkami. Trzymajcie się ciepło.